Dzień dobry w ten deszczowy poniedziałek, 8 dnia czerwca. Jadę właśnie sobie do pracy i tak sobie pomyślałem, że podzielę się taką refleksją. Miniony właśnie weekend odbył się, jak wiecie, Bieg Rzeźnika, cały festiwal w takiej formie trochę przymusowo zmienionej. Można by powiedzieć, że też skróconej, trochę ograniczonej, nie wiem jakkolwiek to nazwać. Część z osób była zadowolona, że w ogóle coś się odbyło, część narzekała, że w takiej formie i tak dalej, długo można było o tym dyskutować. Wiadomo, że sytuacja zastała nas wszystkich taka, organizatorzy zrobili co mogli i chyba należy się cieszyć, że ten bieg w ogóle się odbył. Natomiast ja chciałem o czym innym, bo to tak minął rok od czasu, kiedy miałem okazję i możliwość ukończenia tego biegu wspólnie z Pawłem. Tak sobie właśnie wczoraj myślałem i wspominałem, jak kilka lat temu, dobrych kilka lat temu, nie wiem, nie pamiętam, czy ja już wtedy biegałem. Być może, że jeszcze nawet nie, ale miałem okazję rozmawiać z kolegą w pracy, który jeździł na różne zawody związane z bieganiem na orientację i jakby tak jak my jeździmy po Polsce za biegami ultra innymi, on sobie jeździł za tymi biegami na orientację i pamiętam, że w rozmowie, kiedy opowiadał o jednym z takich biegów w górach, wspomniał wtedy właśnie o biegu rzeźnika, o którym ja prędzej nie słyszałem po prostu, no umówmy się, nie obracałem się w kręgach biegowych i po prostu nie miałem tej orientacji, ale on właśnie wtedy, pamiętam, wspomniał o tym biegu rzeźnika, o tym, że się biegnie w parach, że to najtrudniejszy bieg w Polsce tak naprawdę i pamiętam, no zresztą tutaj można by dyskutować, czy najtrudniejszy, czy nie najtrudniejszy, bo na inna sprawa, że inaczej było 5 lat temu, inaczej jest dzisiaj, gdzie tych biegów już jest w ogóle bardzo dużo. Natomiast no trudny dla jednego, a dla innego będzie bieg inny, trudniejszy, także to ciężko jest też tak porównywać, ale na pewno prawda jest taka, że jak weźmiemy biegi o podobnym dystansie, przełożymy do innych jakby festiwali górskich zawodów, weźmiemy podobny dystans i nawet podobne przewyższenia, chociaż tutaj można też pewnie szukać różnych tras, no to fakt tego, że pogoda w Bieszczadach jest różna i naprawdę potrafi być ciężko ze względu na to błoto, czy z drugiej strony na mega upał, no to na pewno jest to jeden z cięższych biegów. Dla mnie osobiście na pewno w top 2 z tych, które ja przebiegłem, no bo myślę, że to tylko tak można klasyfikować, bo ciężko jest mówić o tym, czy coś dla kogoś było najtrudniejsze w Polsce, na świecie, czy gdziekolwiek, jeżeli w ogóle innych rzeczy nie spróbował. Ja miałem okazję przebiec kilka biegów górskich, nie za dużo, ale wszystko pewnie przede mną i z tych, które biegłem, na pewno był w top 2. No drugi to jednak, no właśnie, to są te odczucia, bo teoretycznie festiwal w Krynicy i bieg Siedmiu Dolin na dystansie, tutaj mam na myśli 64 km, który też biegłem w zeszłym roku, powinien wydawać się biegiem prostszym. Natomiast ja mam po prostu wątpliwości pod takim kątem odczuć, ponieważ na tym biegu no byłem tak wypompowany, pamiętam, no bieg rzeźnika biegłem z kontuzją, z wielkim bólem przez 60 km tak naprawdę, no ale biegliśmy i poruszaliśmy się naprzód i gdzieś tam z Pawłem sobie dawaliśmy w tym wszystkim radę. Podobnie nie było w Krynicy, bo tam też biegliśmy razem, mimo że bieg indywidualny to gdzieś tam trzymaliśmy cały czas się razem, ale no pamiętam, że tych kryzysów chyba było nawet więcej, więc nie wiem, który był trudniejszy, no ale trochę odpłynąłem i odszedłem od tematu. Jeden z najtrudniejszych biegów świata i te kilka lat temu, no świata, w Polsce, i te kilka lat temu, gdzie właśnie kolega, z którym rozmawiałem, wspomniał o tym biegu, że bardzo chciał, jego marzenie i tak dalej, że to bieg kultowy, no i wtedy jakby te kilka lat temu to na tym się skończyło, rozmowa się zakończyła i dla mnie temat się zamknął. Ja wtedy w ogóle nie myślałem ani o bieganiu w górach, być może, że wtedy w ogóle jeszcze nie trenowałem biegania, tego dobrze nie pamiętam i temat się zamknął, natomiast fakt jest jeden, że zostało zasiane ziarno, które później wykiełkowało
ten grunt był podatny na to i gdzieś tam po kilku latach, gdzie zacząłem trenować bieganie, zacząłem myśleć o ultra, ciągnęło w te góry, pojawił się ten bieg rzeźnika, było skojarzenie, było sprawdzenie, co to jest, przeczytanie książek. No i co? I zapragnęliśmy sobie w tym wystartować i ukończyć. I tak też się stało ten rok temu. Świetna przygoda, której się na pewno nie zapomina. Chociażby właśnie przez tą całą otoczkę, przez ten kult cały, że tam jedziecie, że tysiące tych ludzi, że ten start w nocy, że ta muzyka, że Mirek na miejscu, z którym możecie się spotkać i porozmawiać, no może nigdy nie ma za dużo czasu, no ale jednak jest jakaś historia wokół tego człowieka, którą sam stworzył, znaczy stworzył historię całego wydarzenia, a jakby historia wokół niego sama urosła i to też nadaje takiego smaczku tej całej historii i ten dzień po biegu, kiedy to całe miasteczko kuleje, bo wszyscy po prostu są obolali, chodzą tyłem po schodach i tak dalej, to jest bardzo, bardzo fajne. I też przyjeżdżacie do miasteczka, które na co dzień jest malutką, spokojną wsią w pięknych górach. W czasie festiwalu ono zaczyna żyć i jest naprawdę pięknie. No w tym roku było troszkę inaczej. Na pewno wiem, że było ciężko, bo już widziałem kilka relacji w internecie z tras. Także pogoda, tak jak mówiło się w zeszłym roku, kiedy my biegliśmy, że było ciężko, że było mnóstwo błota i tak dalej, że to była trudna edycja, tak nie wiem, w tym roku wydaje mi się, że po tych filmikach mogło być jeszcze gorzej. Mnóstwo deszczu, gradu, po prostu błoto po kolana, tak podobnie jak w zeszłym roku, albo i bardziej, a też trzeba zwrócić uwagę na to, że na pewno mniej ludzi, mniej turystów w ostatnim czasie. Na samym biegu też jakby biegli bardziej indywidualnie, tak ten bieg chyba, jak dobrze kojarzę, to był bardziej rozłożony w czasie. Więc to też jakby wpłynęło na to, że ta trasa nie była tak rozdeptana tragicznie, bo gdyby to było w normalnych warunkach, to podejrzewam, że no w ogóle byłoby niesamowicie, no ale ci co byli, to wiedzą, co to za błotko tam potrafi być i na pewno było wesoło. Także szacun dla wszystkich, którzy pobiegli w tym roku i to ukończyli. No i co, ja będę chciał pewnie razem z Pawłem wrócić tam mimo wszystko. W tym roku odpuściliśmy, w sumie jak się okazało, może dobrze, no bo jednak ta forma trochę inna, nie do końca taka sama. Czy za rok? Nie wiem, tym bardziej, że tam osoby z tego roku mogły jakby przepisać się na przyszły z gwarantowanym udziałem, więc pewnie będzie trudniej się dostać na przyszły rok, zostać wylosowanym, nie wiem. Ale na pewno wrócimy, na pewno pobiegniemy i na pewno się poprawimy, bo jakby jest do tego spory zapas, jeżeli chodzi o czas. No i tak to myślę się odbędzie. W tym roku na pewno w Krynicy pobiegniemy sobie trochę po górach. Być może, że w Lądku-Zdroju na Dolnośląskim Festiwalu Biegowym z Salomonem. No. Ja tylko trzymać kciuki, żeby te wszystkie biegi po prostu festiwale się odbyły i doszły do skutku, bo to jest największy problem. Ta niepewność, może nie tyle, ja tutaj się obawiam wirusa samego, co decyzji rządzących na tym świecie. No i co? Jadę do pracy, nie zanudzam więcej. Po południu trening jakiś pewnie. Wam też życzę dobrego dnia, mimo że pada, mimo że pochmurno. Mi się jakoś nawet w miarę dobrze wstało. Musiałem córkę do przedszkola po marzec, kwiecień, maj, no prawie czterech miesiącach. Wróciła dzisiaj do przedszkola, mam nadzieję, że sobie poradzi dzielnie. Także zobaczymy, jak to będzie. No nic, jeszcze raz dobrego dnia. Do zobaczenia, do usłyszenia na trasach, w internetach, gdzie tamkolwiek. Ahoj!